22 lutego. Radowanie się Jego pełnią. Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Ewangelia Jana 1:16. W ostatnią niedzielę, tuż przed nabożeństwem, mała grupa modlących się świętych ciężko pracowała, walcząc o wiarę naszych ludzi i o kościoły z miasta bliźniaczego i o narody. W pewnym momencie jeden mężczyzna pomodlił się słowami z Ewangelii Jana 1:14 i 16. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Był to dla mnie jeden z tych momentów objawienia. W tym momencie Bóg przyzwolił, aby słowo pełnia z Jego pełni przyniosło pełnię, która była niezwykła w swoim wpływie na mnie. Poczułem pewną miarę tego, co naprawdę niesie to słowo – pełnia Chrystusa. Poczułem nieco tego cudu, że tak, naprawdę brałem łaskę za łaską z tej pełni. I w tym momencie otrzymywałem łaskę za łaską. Poczułem wtedy, że nic nie byłoby słodsze niż po prostu siedzenie u Jego stóp lub czytanie mojej Biblii całe popołudnie i odczuwanie, jak przelewa się Jego pełnia. Dlaczego ta pełnia miała na mnie taki wpływ? I dlaczego wciąż, aż do tego momentu, oddziałuje ona na mnie w taki nietypowy sposób? Po części dlatego, że ten, przez którego pełnię jestem zalewany łaską, jest Słowem, które było u Boga i było Bogiem. Ewangelia Jana 1, 1 i 2 werset. Więc Jego pełnia jest pełnią Boga. Boża pełnia, nieskończona pełnia. To Słowo stało się ciałem, a więc było jednym z nas i dosięgło nas swoją pełnią. To jest dostępna pełnia. Gdy to Słowo objawiło się w ludzkiej formie, Jego chwała była widoczna. Jego pełnia jest pełna chwały. To Słowo było jedynym Synem od Ojca. Ewangelia Jana 1:14. Tak, że Boża pełnia była mi przekazywana nie tylko od Boga, ale przez Boga. Bóg nie posłał anioła, lecz swego jedynego Syna, aby dostarczyć swoją pełnię. Pełnia Syna jest pełnią łaski. Nie utonę w tej pełni, lecz będę błogosławiony na wszelki sposób przez tę pełnię. Ta pełnia nie jest jedynie pełnią łaski, ale prawdy. Nie jest dla mnie zaszczytem ignorujące prawdę pochlebstwo. Ta łaska jest zakorzeniona w twardej jak skała rzeczywistości. Czy można się więc temu dziwić, że czuję się zachwycony i pełen radości z powodu pełni Chrystusa?